Dzień dobry, dzień dobry. i Witam wszystkich bardzo serdecznie w Speedrunie 5.0. Moi drodzy widzowie, koniec jest już bliski 2580 i gramy na 3 minuty. E, komentujemy ruchy. E, mamy obronę królewską indyjską Koniec E2. Systema Verbacha się prawdopodobnie szykuje, a nie, jest koniec E3. Ok, w takim wypadku można grać bardzo różnie. Zagramy sobie E5 i zaatakujemy pionka. OK, skoczek na D7 z planem. Skoczek C5 od razu to realizujemy. I posunięcie A5, żeby nie było B4. Standardowe posunięcia. Możemy tutaj zagrać przez C3. Tu, przez 6 A tutaj pionek idzie w tę stronę. Hmm. H5 się narzuca bardzo. On chce iść tutaj, pozwolić mu tutaj iść i kontratakować. Spróbujmy skontratakować, on będzie szedł z tej strony, a my skontratakujemy w centrum. Taka jest zasada. Tu gramy A5, żeby Hetman się mógł wychylić bardzo mocno. Mm, ok, posunięcie Hetman A5 od razu w takim układzie. Jakiś ruch A3 też jest mile widziany. Tutaj bijemy pionkiem z F, żeby po tym posunięciu grać wieżą na F7, i tutaj absolutnie się nie musimy niczego obawiać. Goniec D7 z planem B5 i chcemy cisnąć na skrzydle hetmańskim. Zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. Tutaj myślę, że jego atak był wyglądał bardzo oczywiście groźnie, ale groźny dla nas jakoś tam specjalnie nie jest. Tutaj wybić. I zagrać A3. Tu może być problem dla niego. On zagra tu, ja zagram tu. On zbije. Robi się bardzo ciekawie. Trzeba to wszystko przemyśleć szybko. Dobra, niech będzie i gramy A3, bo chcę od razu tutaj uderzyć i w skoczka. On będzie musiał zdecydować. Jak zagra tu, to jest od razu tutaj strzałka, zdobywam materiał. Ewentualnie potem tak zagram. Jak skoczek zbije, król zbije, to się wszystko trzyma, tu, tu, a on zbije tu i tu. No właśnie Hetman wrócił, czyli się jednak tutaj trochę wystraszył tego, tych moich zamiarów. I teraz pytanie, czy ja nie mogę na przykład strzasnąć tu, 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 tu on tu, on tu, on tu. Hmm, jakiś taki ruch. Hmm, trochę nie chcę chyba tego grać, chociaż to jest bardzo kuszące. Dobra, gramy tak i tak, skoczka stąd będziemy chcieli wypędzić. Zobaczcie, że jego atak tutaj się raczej nie udał. Po tym posunięciu gramy tak. No i teraz kuszące jest bardzo bicie. Myślę, że wierzą, tutaj przytrzymamy pionka i będę celował w tego pionka. Możliwe, że skoczek f 2 też zagra. Albo skoczek tutaj, no właśnie, tu się broni, więc zwierzę C8 z tej strony coś spróbujemy zrobić. No to gramy tak, atakujemy wieżę, gońca również. I teraz pytanie, czy tak. Niech będzie taki ruch. Chodzi o to, że jak on zbije, to mam też opcję taką. Chociaż bicie tutaj też jest bardzo kuszące. Z uwagi na wieża B1. Uciekł. Um. Dobra, wymieniamy to wszystko. Wchodzi wieża. No i teraz tutaj. Aha, Hetman H2. Ale Hetman C5 i też króla możemy tam dosyć fajnie męczyć. Yy, tak, wieża C5. Hetman wchodzi tutaj. Yy, Chodzimy Hetmanem, żeby nie, też nie było przypadkiem ruszady. Jakiś taki ruch grozi. W sumie yy, ataków żadnych nie ma. Tu, tu, tu i tu. Bo zawsze mam tam wymianę, więc na to też trzeba zwracać uwagę. Goniec. No właśnie, gdzie może zagrać koniec? Może tu. Dobra, zagrajmy H5 w sumie. Po tym ruchu zbiję tutaj. Jak z czasem? 48 sekund. Słuchajcie, ja tutaj się zagadu zagaduję, a czasu jest coraz mniej. Dobra, próbujemy tutaj wymienić. Wieża, atakuje pionka, no i po takiej wielkiej burzy, zobaczcie, zrobiła się końcówka, król pójdzie tutaj, no szach może nastąpić, jasne, tutaj sobie powędrujemy, pionka atakuje, no eee. tak, sobie pójdziemy, tego pionka chcę wziąć, co on atakuje? Tego, w sumie to też ważny pionek, aha, skoczek F4, może tu i tu po prostu trzeba spróbować grać na jakoś na głowę, albo tym zasuwać yy, zasuwajmy tym pionkiem, nie ma chyba co czekać, tutaj, tutaj a właśnie yy, tutaj, jeśli tu, aha bo no z szachem, kurczę bo z szachem a myślałem, że wieżą na D3 mogę, więc tu się robi problem, a i tutaj jeszcze jest strzał kurczę się wszystko posypało, a było tak pięknie było pięknie było pięknie, no niestety było to już jest czas przeszły. Było, było. To jest kompletnie przegrana. Dobra, nie ma co tracić czasu. Szkoda, bo partia była piękna. Według mojej oceny. Spróbuję rewanż. Szukamy nowego zawodnika. W sensie takim, że no była... Prawdopodobnie była wygrana. Czasu brakowało. Zwykle gram szybko, a tym razem nie poszło. Dobra, lecimy. Tutaj E4. No dobrze, niech będzie skoczek F3, H3, nie było, żeby nie było skoczka na G4. Wybicie. Ok. Aha. Niech będzie tak po wybiciu zbiję końcem. Ok. No i co? Po takim ruchu, po wybiciu, wybijam tym. A czy to jest też taki bardzo ciekawy manewr? Tutaj zagrajmy tak, żeby po tym posunięciu mieć opcję bicia Hetmanem. Dobra, niech będzie tak, będziemy to bronić. Skoczki się tu rozbrykały, brakuje mi roszady I już właśnie zdążyłem ją zrobić e, Dobra Tutaj C4 Takie posunięcie mogę wybić No ta wieża fajnie się słuchajcie, tutaj wplątała w akcję Co nie? E, chodzi o to, że jak on zbije Nie zbił? Mogę tak? Po wybiciu tutaj Bronię na A4 Chcę wszystko bronić, dwa piątki więcej I będę się ich trzymał Może goniec na E3, żeby tutaj wymienić no dobra, strzałka. Strzałka. Ok. Wchodzi skoczek. Skoczek B4, Hetman D1. Tak, ja wiem, że tu skoczek też wchodzi. A to wtedy B3. Że zależy, który skoczek, jeżeli ten, ten będzie lepszy, to też w sumie jest taki ruch mam. Chodzi o to, żeby obronić tego skoczka. Dwa pionki utrzymać. Dwa pionki to już jest dużo na tym skrzydle. Jeden to jeszcze są takie normalne rzeczy w tych schematach. A dwa pionki to już jest sporo. Pytanie, czy nie tak. Chyba tak. Bronimy. Teraz już mogę sobie swobodnie, swobodnie gońcem teraz zagrać. Pionki już tutaj bronią i skoczka. Nie ma żadnych bić tego typu. Dobra, koniec na edge. A tu oddałem pionka. On mógł w sumie go wcześniej zbić. Dlaczego ja tego nie widziałem? To już pytanie. No właśnie. Dobra, tak spróbujemy. Nie widziałem, że oddaję pionki. No, spróbuję wymienić tego końca, wprowadzić wieżę. A, czy ja tego pionka uratuję? Raczej nie. Wieża E1. Tutaj celujemy. Jakiś taki ruch, pewnie. No tak. Zgadza się. No to mamy porówno w pionach. Sprawdziłem ja w dwa wolne, ale były dwa pionki wolne. To było super. Teraz już tak nie jest. Teraz pytanie, jak progresować? Dobra, spróbujemy gdzieś tam tak na dziko zaatakować. Coś trzeba robić może taki ruch. Spróbujemy. No niech będzie taki w sumie ruch. Atakujemy na dziko. Taki ruch E5 możliwe. Tutaj zbijemy? Nie, nie zbijemy. Um. Wiecie co? Ten goniec jest silnym, silną figurką, ale ja go wymienię. Tutaj wybił. Tego się nie spodziewałem. Zagrajmy tak. Czasami jak Hetman odejdzie, to w sumie on gdzie może odejść? No właśnie. No dobra. Wymienimy, zagramy tu, tu atakuje, tutaj gru grozi, ale to nie, w sumie tu nic nie grozi. Um, wieża C1 tak po prostu, na pionka. No, on nawet nie może obronić, tutaj też nie, bo wybijam. Y, tu, tu chyba mogę, mogę, bo zawsze mam skoczek A, skoczek na A. Może tak. Wieża nie może tu, bo skoczek E8. O, skoczek E8 też pięknie działa. Wieża odejdzie, a nie, teraz nie można. Dobra, ale te skoczki stoją świetnie. Tu gramy skoczki, idziemy do... A, skoczki robią robotę, słuchajcie. Ale zrobiły robotę według mnie. Trzymamy pięknie skoczka. Tutaj już odbijam szybciutko. I idzie kolejny pianek do akcji. Um -hmm. Możliwe, że tu bicie jest całkiem ok, ale nie chcę ryzykować. Chyba tu zagramy, bronimy. Wieża B7. Wieża B7 od razu na tego pionka. I tutaj z szachem mamy bicie. Tutaj dwa pionki atakujemy. On się zajmie tymi pionkami, a ja mu posprzątam drugie skrzydło. No bije. No tak, 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 tak. Racja, no to dobra, idziemy po drugie skrzydełko tutaj. Skoczek, skoczek ucieknie i tutaj pionkiem trzeba będzie zasuwać. Mhm. Tak, żeby bronić, zagrać tu. Dobra, tu się broni, idziemy pionkiem. Tak, tu bronimy, idziemy pionkiem. Zasuwamy pionem. Aj, tego nie widziałem. Aha. Za szybko poszedłem, co? Podstawka, skoczek H3. Nie widział, nie widział. Uff, słuchajcie, było gorąco, ale mamy zwycięstwo. Szukamy sobie kolejnego zawodnika. 2583. Blisko jest, słuchajcie, jest blisko. Chwilkę trzeba poczekać. Zawodnik jest szukany. No, i można powiedzieć, że seria zmierza powolutku do końca. Oczywiście, jak zacznę tutaj wtapiać, to będzie ona się ciągnęła, no, ale moim zamiarem jest oczywiście zakończenie jej. Gramy sobie symetrycznie. OK, tutaj mamy teraz symetryczną, taką, po trochę angielską. I tu spróbujemy zbić skoczka. Jeżeli D5, o to tak, zagrajmy, ja lubię te schematy, lubię tutaj naciskać na pionka, na pionka D4, przeciwnik się tu fajnie e, dosyć broni, pytanie, czy taki ruch nie jest spoko, nie, zagramy A6, żeby dojść do tego ruchu, taki ruch często też bywa, Wieża hmm, B8, żeby grać tutaj na B5, e, no strzałka chyba musi nastąpić tutaj tego skoczka, i tu zagramy, i teraz B5 grozi, Aha, on się wtedy będzie rozprzestrzeniał. Okay. Zbijemy na d4 w takim układzie i potem może e5 i e5. Prawdopodobnie bicie. Puszczam pola wprawdzie jakieś tutaj. Mm. Dokładnie, zagramy tak, e, obronimy mocniej punkt e5. O, chyba oddanie pionka nastąpiło. Tutaj, a jak bicie, to tak oczywiście tego skoczka. No właśnie, różnobarwne gońce powstaną, ale ja z pionkiem więcej zostanę. Skoczek B6 i tego trzeba wymienić, więc go wymienimy. Oczywiście, jak zbiję goniec, to też może nie chcę wymiany z skubaniutki. Nie chcę, nie chcę. Trzeba jakoś tutaj to poskładać dobrze. Skoczek tutaj. Można tu, on próbuje jakoś mnie tutaj fajnie. Załatwić. A4 będzie grane, trzeba na to uważać. A, co by tutaj grać na ciebie, drogi przyjacielu? W sumie dobrze zagrałeś. Niech będzie tak, tak. A4 prawdopodobnie, ten ruch mi się nie podoba. Nie zagrałeś A4? To Hetman C5. Tutaj prawdopodobnie też jakiś Hetman A3. Ten pionek jest niestety atakowany. Dobra, ale uciekamy. Może wieża a 7 teraz trzeba tu obronić wieżę, oswobodzić, skoczka przerzucić. Dobra, poszedł ruch H4, niech będzie. E, Okej, okay, gramy sobie tutaj. Pytanie, czy z tym piątkiem nie ma problemów, jak wymienię to wszystko. O, a widzicie, już się samo wszystko rozwiązało. Nie zauważyłem tego. Dobra, zbijmy to do końca. Odbił. Trzeba grać taki ruch jak A5, czyli w Pionkach się wyrównało. Mhm. Trzeba przestawić skoczka tutaj, według mojej oceny. Tam atakujemy Pionka. Chcesz wymieniać? Okej, okay, ta wymiana chyba jest wstępem. spoko, jest D3. Niech będzie. I tak skoczkę niby ograniczymy i teraz F5 i król musi zasuwać, tylko co ten król może tutaj zrobić tam, 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 no trzeba królem i tak iść wyżej pionkami, zasunąć się jeszcze wyżej, aha tutaj mi odbijesz, ale mam taki ruch, bicie i tutaj. Chociaż nie wiadomo co to za poza. Te pionki tam groźne, skoczek jest daleko. Mm, goniec, tu jakby stałbym odbił, nie pomyślałem, a tak grasz? Mega się zdziwiłem. Dobra, biję tego pionka, bronię. Teraz to spoko. Teraz to już spoko. Skoczek tu. Dajmy szacha, on pójdzie tu, goniec E1 goniec e1, gramy, żeby nie było b4 skoczek wejdzie prawdopodobnie e, króla trzeba podprowadzić taki ruch skoczkiem, może jest e, teraz tu, żeby zagrać tu, żeby skoczek nie dał mi szacha 4 pionki na 3 tyle, że mam tutaj wolne niech będzie tak, bo jak tu, to tu z tempem. Ok. Chyba tu trzeba grać. Iść aktywnie królem tego skoczka. Troszkę zgnębić. Eee, tak, tak. No, tutaj będzie dobry ruch raczej. Ucieczka gońcem. Tu nie pozwalamy. Pionkiem trzeba trochę się dosunąć. Im wyżej, tym lepiej. Mamy teraz chyba taki ruch, który jest wygrywający, nie do końca. A, tutaj jest. O, są widełki. Są widełki. Mamy tutaj przeciwnika. I tutaj idzie ruch. Tu jeszcze jest opcja. Tak, zagramy tutaj. Tutaj skoczek pilnuje wszystkiego. Ok. Tutaj to bronimy. I dajemy mata na F1. Ok, fajnie. Mamy zwycięstwo. Podobało mi się. Słuchajcie, 2592. 2592 oznacza to, że wystarczy zagrać jeszcze jedną partię z takim gościem, wygrać i seria. Co dla niektórych nie fajna, z tego co słyszałem po komentarzach, Krzysztof się wymądrza, Krzysztof tutaj lekceważy. To nie jest prawda, źle to trochę interpretujecie. No cóż, ale macie prawo. W sumie. Jest i tak jest OK. Tutaj gram Hetmanem na H5. No najlepszy ruch to taki podpowiadam. E, tyle, że chcę zagrać tu. No i zobaczymy. No przeciwnik chyba nie kojarzy tego. Słuchajcie, jak uda mi się wygrać tę partię, jest równo 2600. Gramy tak, jeżeli Roszada, to bijemy tu. Skoczek G5 grozi. E6 goniec D6. Długa, żeby tu nie było opcji. Tam jeszcze goniec C5 fajny wchodzi. No jest to dosyć. Tak zagramy może. Tak. No dobrze, niech będzie tak Tutaj grozi bicie Może um, chyba jakoś skoczkiem wejść Bo ten goniec chce mnie mocno atakować yy... Niech będzie taki ruch Wyprowadźmy ostatnią figurę I tymi pionkami będę chciał jechać Ok, idziemy H5 Żeby tu nie było żadnych niespodzianek Zagrajmy tak Jak zbijesz to zbiję Tu nie wpuszczam też na F3 Ok, poszło Tak, Hetman chce wymienić tutaj Grozi Będę musiał to wymienić niestety Mus, to mus Powrót taty bez wypłaty. I teraz przeciwnik przechwytuje inicjatywę. Tylko, że ja mam co? Dwa pionki za figurę, a taku nie ma. Coś mi tu nie wyszło. Ale będziemy walczyć, bo to nie do końca wszystko takie jasne. Tutaj tego skoczka stąd trzeba wypędzić. Jeszcze nie wiem jak. Ten pionek. Tak, tutaj jest takie nieprzyjemne. Gramy tutaj. Okej. Okay. Może tak. Taki ruch grozi zawsze. Co, wybicie? Nie sądzę. Okej. Okay. Niech będzie tak. Bo wybicie tutaj tym pionkiem też daje jakieś tam fajne możliwości. Skoczek trochę się zapulta. F5 te pionki fajnie się mogą rozegrać. Tutaj atakujemy. Tutaj to jest szach. Tutaj. O, ciekawe. Bicie tu, tu, tu. I będzie tak. Dobra, skoczek uciek. Tu grozi bicie. Muszę wrócić. Kurczę. W sumie chyba ruch nieudany. Teraz tak, żeby skoczek nie wleciał. Jak tu, to tu. Dobra. Troszkę mi sklika zrobiłem, ale ten ruch może i tak się przyda. No właśnie, on chce zagrać tutaj. No możesz tak zagrać tutaj. Jeżeli tak, to tak. Takie proste myślę, że zagrania. Od razu ucieknę. A, i tu jest atak. Kurczę, tego nie widziałem. Puściłem skoczkę na C5. Tu się przyznaję bez bicia, a chyba jeszcze taki ruch mam. Trochę puszczam tutaj teraz e, figury, niestety. Ale tu broni na E6 ten ruch. E, teraz tak, jak tutaj, to tutaj będę miał też opcję. On bije, ja bije. Tu atakujesz bardzo mocno, widzę. No tak, atakujesz bardzo mocno. Tak nie mogę. Aha. Zdajmy szacha. I tutaj. Skoczek bije. Tu, tu. A nie, wieża odbiła. Kurczę. Oj, no to się tutaj wplątałem już w pułapkę. Dobra, to jest przegrana. No trudno. Jeszcze trzeba próbować. Próbujemy dalej. Jednak te ostatnie partie do wykończenia. O jasku 9.5. Witam cię, jasku. Jasku, trafił na mojego speedrana. Ok, niech będzie. Dobra. Co tutaj bicie jest? I E3. Taki prosty ruch. Chyba mam pionka więcej. Wszyscy chyba są zadowoleni z tego obrotu sprawy. A tak, próba wymiany hetmanów. goniec D6. A, zagrał gońcem. F4 jest ciekawe. W sumie. W sumie chyba jest ciekawe, bo goniec F3. Goniec F3, tam jakiś ruch c też fajny wchodzi. Okej, okay. a um, tutaj jest K3, chyba trzeba też zagrać, chociaż trzeba, nie trzeba. Kurczę, a tutaj jest ruch taki ciekawy teraz. Skoczek się poprawia, pioneczek więcej. Tak po prostu... Koniec na. Aha, tutaj zagrałeś, dobrze. No i białopolowego końca, pytanie czy to mi. Dobra, powinno starczyć. Skoczek, tutaj jeszcze jakieś tam problemy jeszcze trzeba rozwiązać. Ok. Tak, chyba sobie mogę pozwolić, żeby zagrać E4. A, tu bicie przeoczyłem. Nie zbił jasku na F4. F3 w takim układzie. No problem będzie z tym pionkiem. Tak, będę musiał zejść tutaj królem. Będę musiał zejść królem i końcem coś tutaj podziałać. Przejść końcem trochę to będzie trochę wygibasów. No ale od razu mam takie posunięcie. Okej. Okay. A... Spróbujmy tak i tak. Od razu i tu goniec B2 chyba będzie fajnie stał. Czy jeszcze wieża F, wieża F2. Tutaj szach. Tutaj szach to mam taki ruch. I Tu się bronię. Bicie to bicie. Ok. A tutaj to mam taki ruch. Od razu, ten pionek też jest póki co niebroniony. Skoczek grozi wjazdem. Jasne. Skoczek grozi wjazdem. Hmm, taki ruch. Jeżeli tak, to tak. Tu się chyba wszystko pilnuje. Dobra, Hetman sobie poszedł. A jakbym zagrał tu? Hetman tu. Po prostu tak obronimy. Okej, okay, skoczek atakuje. Jasne, ma prawo. Koniec F3. Jakieś E4 teraz trzeba będzie wrzucić. Hetman F5 E4. Um, no tak, tutaj E4 trzeba. Bronić wieżę. Wieża wleciała w dosyć nieprzyjemny sposób, ale chyba mam taki ruch. Tak, tu wszystko działa. Wierzę musi stąd uciekać. No i co? Mam taki ruch chyba, nie? Próba wymiany. Tu się wszystko broni. Tak, pianek więcej para gońców, to musi się dobrze skończyć. Mam tutaj. O tak bronimy. Skoczek C6 to A3. Tu jeszcze E5. Rozciągniemy gońca. Będziemy bronić pionka. Dobra. I tutaj jakiś ruch tego typu. Nie bardzo chyba. A tu? Nie chcę za bardzo tego gońca oddawać, ale chyba muszę. Czy muszę? No, chcę chyba go oddać. Tutaj zbić pionkiem i cisnąć. I będzie tak, podejdę królem. I teraz gońca przestawić w fajny sposób, by wypadało. Dlaczego nie zbić za darmożkę. C6 dziwny ruch. A, skoczek B6 nie można. Dobra, i tu atakujemy na F7. A to nawet chyba wymienić będzie najłatwiej. No mamy, mamy jaskuła. No i co? Teraz jeszcze jedna partia wystarczy. Jedna partia wystarczy. Zobaczymy, jak tutaj e, nasz pan jaskuł zagra. E, tak, E5. OK, F4 prawdopodobnie, czy to jest dobre dla czarnych? Pewnie nie. E, no, zobaczcie, już cofam skoczka, coś pewnie tutaj namąciłem. Pewnie już coś tutaj namąciłem. E, tak, będziemy tu bronić. Jakiś D6 trzeba zagrać kontrolne. Dobra, trzeba zrobić też ruszadę. F5 będzie niebezpieczne, trzeba D6 zasunąć. Jak się uda zagrać D6. D6 się udało, bo chodzi o to, że ten ruch jest, to ja mam od razu bicie. Jak tutaj to wybijam i sporo wymienię. I jeszcze goniec się otworzył. Tutaj mam fajne wejście. Tak, tutaj jest szach. OK. Wymiana. No dobra. Fajne bicie tutaj On Hetmanem. C6 skoczek odejdzie. Jakieś wejście fajne tym. Okej, okay, C6. Pytanie, czy tu? Czy tu? A, takie wejście zrobimy skoczkiem, bo potem będę miał szachę i będę mógł skromnąć tam pionka sobie. A, aha, zbijemy. Wybiję tutaj pionek. A, bo jak zbiję do końca, to mam Hetman D4 i zdobywam pionka. Wprawdzie na F7 będzie problem. I teraz tak tutaj. Nie do końca mi się to podoba. Dajmy szacha. Skoczek E3 też jest, wzięcie tego piona też jest kuszące. No weźmy na B2. Po prostu. Skrobne. Najwyżej tutaj wrócę. Ale na razie atakuje skoczka. Weźmy po prostu na B2 tak bezczelnie. Trochę się boję tego bicia, ale zrobię to. I Hetman tutaj zbija. Dobra, mam dwa pionki więcej. Teraz wystarczy zagrać jakoś tak, albo tutaj. I to wymienić. I to się powinno chyba. Tak. Bo jak taki ruch, to bije. Tutaj chcę po prostu to zbić. Hetman F2, no tutaj zawsze jakieś bicie tu to odejdę. Jakiś tam potem szach jest. No Jaskół sobie to wymyślił dobrze, ale co mam bicie tu po prostu? Okej, okay. ten pionek padnie, ten pionek padnie, muszę zejść z linii. Wiem, że ten pionek padnie. To już nie jest takie proste. Ale skoczek F4 jakiś tam fajny jest, myślę. Czasami. Skoczek F4 czy skoczek tu nawet. I będzie skoczek H4. Muszę uważać na ósmą linię przede wszystkim. bo jego figury zaczynają fajnie, fajnie grać. O, to bije. Ok, wracam. Też tam będę atakować. Mogę wrócić. Tu się nic nie dzieje. Dziwna decyzja z jego strony, według mnie. Dziwna, e, dziwna, ale ok. No, wracam. Tutaj trzeba w ten sposób grać. Bo król może mieć problem. Ok, no, pionki próbuje mi skrobać. Tak, będziemy. Tutaj też. H6 muszę, też. H6 muszę. C5. Mhm. No, próbujemy wymienić w takim układzie. E, tutaj coś będzie grozić, co nie? A jakby tak skrobnąć pionka i być pionkożercą? Oj, tego nie widziałem. O, panie Jasku, masz mnie. Mm, tego nie widziałem. Tego nie widziałem. No tak. I jest bicie, i tu znowu. No dobrze. Muszę się poddać. Kurczę. No Jaskół pozbawił mnie szansy na zrobienie 2600. No spróbujemy jeszcze raz. Lecimy. Lecimy w takim razie. Szkoda, bo było pięknie. No pokusiłem się. Nie widziałem prostej taktyki. Prostej, jak dla kogo. Dla mnie była, jak widać, trudna. Edman C2. Tutaj sobie odbijemy pionkiem. Ja to lubię tak sobie pionkiem skrobnąć. Ok. Jedno jest pewne: przynajmniej Tomek ze mną sobie chyba tutaj pogra kilka partii. Mam nadzieję. Tutaj E4 chce zagrać. Taki ruch. No dobrze. A trzeba zamieszać pozycji skoczek B3, będziemy pilnować, żeby jeszcze tego gońca nie zamknąć. Ja to zawsze lubię sobie tak troszkę zamieszać pozę. Żeby przeciwnika spróbować tutaj z rytmu wybić. No panie Jasku, panie Tomku Jaskółko. Co dalej? Dobra. Tutaj ruchy są zrozumiałe. Taki ruch mnie kusi. I tutaj co C5 może jakieś Nie podoba mi się ten ruch, ale go zagram Potem C5 Nie podoba mi się to w ogóle, ale tak gram Jeżeli tu To w sumie chyba nie pograłem zbyt Tu będziesz mnie chciał atakować Dobra, na 6 wybijemy Tutaj wybijemy Jasne. Myślę, że coś w tym stylu. Trzeba otworzyć tutaj tego gońca. No tutaj wracam. Bez dwóch zdań. Um, I teraz co? Chyba tak. Może scentralizuję tego Hetmana. W sumie. I to wybicie będzie chyba dobre. No, próbuje mnie tutaj atakować. Hetman. Aha. Niech będzie, dziapka, dziapka. Zablokujemy. Może to nie być do końca chyba dobre. Właśnie. Tak, coś czuję, ale przejście skoczkiem tutaj może być OK, albo na F3 za chwilę. On tutaj, ja tutaj, jeżeli H5, to taki ruch on też. H3, H5, tutaj. Tylko czy to coś daje? No, coś tam może i daje w tej obronie chwilowo. Raz kuczek F3. Idziemy tutaj, tu, tu. Zawsze odejście. Przez jakieś tam przepchanie na chwilę. A, i tu mnie zaatakował. Tego nie widziałem. Okej, okay, idę tutaj w takim układzie. Możliwość taka, tu, tu, tu. Dobra, F3. Wieża, chcę wziąć pionka. No, oh. w sumie to ciekawe, a tak, ha, tu mi zagrasz gońcem. Chyba muszę, tak? Wymienić hetmany. Ten pionek wisi, no trzeba będzie błagać o remis. Tak, to jest tak, się gra pod presją, zrobienie rankingu już do końca, nie? To są już te momenty, gdzie brakuje. E, to chyba mogę swobodnie zbić tego pionka teraz. Obobiciu już teraz będą odejście. A tu zagrasz sprytnie. Ojej, 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 ojej. Tego nie widziałem. Tego nie widziałem. To chyba przegrywam. No właśnie, tutaj król odejdzie jest mat, ale sprytnie pograł. Sprytnie muszę poddać. Dobra Tomek, lecimy dalej. Niech będzie. Tutaj przez C6. Na spokojnie. Wicie pionkiem. Skoczek z BND 7 Okej. Okay. Dziapka, dziapka. A jak tu? Zbijesz? Skusił się jednak. No proszę bardzo. Ale przecież ja mam tutaj jakość więcej na czyściocha. Nie kumam. Tym Bardziej teraz tu grozi bicie na d4. Jakieś e5 fajne. <laughs> Można zbić. No właśnie, ta taktyka u nas, nie? Taktyka się dzieje na naszych oczach. Jakoś więcej. Jak g4 to po prostu jakiś tam powrót na białe pole. A, chyba bicie będzie najbardziej optymalne, chociaż a, chociaż sobie wrócimy. E5 chce grać. I zagram. Tam zaatakujemy mocniej. O, Tomek sam się otwiera. Mm, ok No dobra, idziemy tam, próbujemy na E2. W takim układzie jeszcze nie można. Jakiś ruch A5, coś tam z tamtej strony. Podziałamy. Okej. Okay. Tutaj trzeba te F5 takie niebezpieczne się zrobiło. Tak przypadkowo. Trzeba uważać. Pionki trochę podsuniemy do góry. E, tutaj, jeżeli tak, to w ogóle myślę o tym. Żeby to zredukować. No jakość niby więcej, a tutaj jeszcze są pewnego rodzaju problemy. Okej. Okay. Idziemy sobie tak. Co jakieś wejścia mogą być. No. Tutaj chcę osłabić punkt A3 zagrać. Poszło bicie. To ciekawe tak bronimy. O, to, to to zagranie było chyba lepsze. Teraz jest A3 z jego strony. Tak. A to dziwne, to. Ta... A trzymam teraz. Mm -hmm. No dobra. Idziemy tutaj po to wieżę. Przecież Taki ruch nie? nieprzyjemny. Zresztą taki wtedy szach. W razie czego? Ale to jest goniec. No, jeden szach. Tak, tak. Końśliwy zawodnik. Chyba najbezpieczniej będzie tam uciec. Właśnie, i to jest chyba najgorsze, że on tutaj jeszcze ma jakieś szanse mnie mega postraszyć. Obronie tu, żeby wieżu zagrać tutaj. A tutaj, tutaj to się robi problem, kurczę. Ojej! Przecież ten pianek ucieka, co ja zrobiłem? O rety. Ale zepsułem. No nie wierzę po prostu. Fu, ale zepsułem. No można się naprawdę zdenerwować. No panie Jasku, ja już miałem mieć 2600. Nadal tego nie ma. Ale zepsułem. Totalnie wygraną pozycję. Totalnie. Teraz gramy równinę. B5, cofka. Cofka na D1 nawet, bo tam wieża C8 wchodzi z stępem. Bicie, bicie, bicie tu, tu, ale tam będzie opcja, więc spoko. Tak i tak. Nie będzie tak. Okej, okay, f4. Dobra, ten skoczek mi tutaj namiesza. Muszę tego skoczka zbić, bo on będzie strasznie dla mnie. E, taką zakałą można powiedzieć. A i trzeba grać chyba tutaj przestawić się skoczkiem, grać dalej w szachy. To wejście przeoczyłem znowu. Właśnie ja to jestem przeoczeniec. No niestety, stracę tego pionka. Jakieś sztuczki, ale tam też nic nie ma. Bez sensu w sumie zagrałem. Ej, bez sensu, bez sensu. Okay. No bez sensu, tak. Totalnie bez sensu. Straciłem zwyczajnie pionka bez żadnych perspektyw. Co się dzisiaj dzieje ze mną? Nie mam bladego pojęcia. Totalnie jestem ogrywany. Nie, totalnie jestem ogrywany. Mało widzę. A, jeszcze w sumie mogłem zbić po prostu. Zapomniałem, że jest też wieża F1, bo Hetman broni. No naprawdę, mało widzę. Mało, 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 mało. Okej. Okay. Jakiś szach kontrolny. Tylko, że ten szach też nie za wiele mi daje. Okej. Uh. Okej. Okay. Um. Jednego, pionka odbiłem. Co za bezsens. A nie, wracam. Czy ja tu przegrywam? Niech mi ktoś podpowie. No tak, wymiana wieżyczek. Muszę tutaj walczyć o remis Muszę walczyć o remis No trzeba zagrać H3 Hetmanówka jest ciężka Okej okay. Szaszka damy Kontrolnie coś tam Aha No i tyle no Okej, okay, wracamy. Ja bardzo chętnie remis podpiszę. O, udało mi się zremisować. No i spoko, lecimy dalej. Dobrze, panie Jasku, gramy. Chyba też D5 można. Co? Tak może chyba się chyba się Tomek pomylił teraz. Albo i nie. Tutaj. Skoczek, będę musiał zagrać wieżą. Tak. No bronimy, bronimy, bronimy. Okej, okay, no to tutaj to się chyba ładnie powymienia. Tak sądzę. I długa. Pionek więcej, znowu. Zobaczcie, znowu mam pionka więcej. W bardzo prosty, czysty sposób. Ok, niech będzie tak, z takim planem, i z wymianowierz. Wymiany są tu bardzo wskazane. Chyba mogę tak powymieniać do końca. No i wymieniać. Ojejku, tutaj nie zbiłem z szachem. Kompletnie nic nie widzę, co nie? Kompletnie nic nie widzę. Mogę za darmo wziąć figurkę. Kurczę, no zobaczcie. No, no zupełnie, zupełnie, zupełnie. Krzysztof, nic nie widzisz. No nie może tak za darmo figurę mogłem, mogłem wziąć, nie wziąłem. Okej, okay, no to skoczek to tutaj C5. No słuchajcie, no trzeba wygrać takie partie, no, takie partie powinno się wygrywać. Powinno. A u mnie realizacja idzie jak flaki z olejem. No ale na razie spokojnie, tutaj C5 po prostu teraz gramy. Okej, okay, się poprawiamy figurami po prostu. Tutaj skoczek E4 jakiś. O, ten szach będzie dobry, bo on musi zbić chyba, bo tutaj wchodzę. Czy raczej ten, to bicie się narzucało? No podejście królem. Wracam na spokojnie. Okej, okay, jakieś tam A5, skoczek C4 łapie placówkę. Co? Aha, ja ustawiłem piątkę na czarnym polu. Źle. Krzysztof. Tam trzeba. On A4 powinien. Tak? A to jestem bardzo mocno zdziwiony. To jest wtrącenie. On musi odejść, z ja zdobywam pionka. Ale <laughs> nie wziąłem skoczkę za darmo. Hmm. Ja z walczak. będzie walczył do końca. No i teraz już jest chyba względnie. Powrót, jakiś tam taki ruch. Tu, tu, tu. To chyba też działa. Tak mi się wydaje. Już tyle pionków do przodu że to się musi udać tu, tu. No spokojnie, po prostu pójdę. Ruk jest dobry. Okej, okay, no tym razem mi się udało troszkę odbić. A tutaj się C5 grało. Okej, okay. no i co? B4 lecimy, A4 lecimy tutaj, plan jest chyba prosty. Mhm. Myślę, że taki ruch jest dobry, bo tam się sobie fajnie wchodzę w razie czego. Pytanie, czy nie bić teraz tym pionkiem? A nie, chyba standardowo trzeba odbić. Ok. Skoczek też ma fajnie tą wjazdę. Niech będzie tak. Tu chyba pełna jest dominacja, chcemy zbić tu, dać szacha, wziąć pionka. I na wolną linię. O tak, skoczek wejdzie, tu obroni, tutaj też, ale skoczek mój działa dobrze. Tu jakiś taki ruch chyba grozi, nie? Aha. Dobra, wejdę tym skoczkiem. Tu, jakby co mam bicie. Ok, tu mam bitkę. I chyba teraz trzeba zbić skoczka czy gońca. Co będzie lepsze? Nie, no, skoczka, bo goniec jest bardzo ograniczony. Wymieniamy skoczki. Idziemy na prostszą końcówkę. Wieża B6 i wieża B1. Tego ruchu też nie mogę za bardzo zagrać. Taki ruch się na pewno przyda. Tutaj spróbujemy tędy troszeczkę przejść. Nawet do 4 dążyć. Niech będzie teraz tak. O, to jestem zaskoczony tym posunięciem. Nieco. Podejdę królem. I teraz tak. Skoczek tu chcę wejść tu. Jak zagra tu, to mam fajne wejście na G3. Wolna linia, skoczek lepszy od gońca. Mam wiastkę. Tu mam też bicie ciekawe. Ale chyba to będzie lepsze. Wjazd tu. Tak. Tu atakuje teraz. Piona schrobne. Mam też było bicie, wiem, widziałem, po fakcie. Tu mam przejście, no tak, to jest też, to jest pozycja wygrana. Przejście po prostu tu jakieś F4. Tak, sporo taktyki na pewno można byłoby przeoczyć. Szacha można wtrącić, zobaczymy gdzie król pójdzie. Tak, żeby król miał furtkę na F3 to odbiję po prostu na C6. Tak, wie, że zagra tutaj. Ja tutaj i zbiję następnego pionka. Król F3. No, szaszkę można dać. Kontrolnego. Um. Tak, pionek uciekający. To zawsze jest pionek uciekający. Nieprzyjemny. I tu mam szacha, biorę kolejnego pionka. O, mogę już dziabnąć nawet gońca. Tak. Żeby nie przypatować, król na szczęście ma tutaj pole. Dobra, na 6 sekundach się udało. No i jaskuł 3,5, 3,5. No i co to będzie w ostatniej partii? Sprawdźmy to moi drodzy. Mamy London System. Posunięcie C5. Skoczek D5. I Hetman B6. Ok, co? C4, a nie mam tutaj bicia, ja tego nie znam. Bicie tu nie wiem, ale bije. Nie znam, możliwe, że tu łapiesz się w coś i tak pewnie jest. Gram tak. Tutaj pilnuję, grozi bicie po prostu. Dziabno, ok. Tak. Tak, żeby uciec, rozbicie jest pewnie, ale uciekam jakoś więcej. Jak szach, to mam też tutaj ruch. No tak, no to są takie jeszcze rzeczy do końca niejasne. Zapewne. Mój rozwój skończony nie jest. Aha, bo jeszcze. Aha, nie mogę tutaj, dobra, co? Muszę tak. Jak szach to goniec. Jak tu to mam coś w tym stylu. I się bronimy. I mam gwiazdkę tutaj. Ok. Mogę też tu zagrać od razu. I spróbować wymienić jednego ze skoczków. Mhm. Mm Co? Tutaj, nie żeby tak tam zrobić ruszadę, ale żeby też na F5 nie było. Ojej, tu podstawka, zobaczcie jaka prosta. No właśnie, to jestem cały ja. To jestem cały ja. Chociaż tutaj odbije, nie? Tam jakiś ruch. Tutaj odbije. A, ok. Dobra, ale przynajmniej wyprowadzę gońca. I zrobię Roszadę. Ach, z tym jaskułem niebezpieczne są rzeczy zawsze. No tutaj jest, tutaj. Wiadomo. Niebezpieczeństwa są na każdym kroku. Skoczek gwiazd. Tutaj gwiazd. A chyba mogę tak. Tu tu. Chyba mogę. Chodzi o to, że linia pierwsza jest zajęta. Hmm. Aha, w ten sposób. A czy ja nie mam teraz takiego odejścia? Bo teraz, jak zbiję tu, on mi zbije tu, ja zbiję tu, będzie porówno. On nie może mi tknąć wieży tej ani tej, więc odejście chyba jest dobre. Okej. Okay. I tak. Eee... O, mam tutaj strzałkę i tutaj z figurą więcej. Dobra, moi drodzy, mamy dwa 600. Moi drodzy, e, dziękuję bardzo Jaskułowi za to, że przyczynił się do skończenia mojego speedruna. Jak widzicie, zawodnik waleczny, ostry, taktyczny, niebezpieczny. Bardzo Ci Tomku dziękuję za grę, było mi bardzo miło. Słuchajcie, ostatni odcinek, cel osiągnięty. Mamy 2600. E, speedrun 5.0 uważam za zakończony. Oczywiście mógłbym go kontynuować, próbować wbić jeszcze wyższy ranking, ale tak jak założyłem na początku, tak trzeba się tego trzymać. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.